Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, przegląd Jeepa Cherokee, tak, Ola? Tak, dokładnie. To jest Jeep Cherokee, tak się to czyta, jest to wersja Grand z dopiskiem SRT. Powiedz, Ola, coś o nim więcej. No co mam ani powiedzieć. No, sam zresztą wiesz, że nie przyspiesza chyba zbyt dobrze, zresztą czego można wymagać od ponad dwutonowego samochodu. No właśnie. Ale mamy tutaj silnik V8 najprawdopodobniej, napęd na 4 koła. No zawsze coś jednak, no. Jak podają statystyki, do setki rozpędza się w 5 sekund. No czy jak tak na jest? Taki... Sprawdźmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Ty zgadzasz? To ja tak przyspieszę, no mam tutaj dwie części chyba Americona, więc... coś tam lepiej jeździ niż standardowy, ale zdaje się, że został bardzo ładnie tutaj odwzorowany w Wordzie i również ma napęd na 4 koła. Jak widzicie, jadę lekciutko do przodu, naciskając hamulec ręczny, a nawet teraz widać, że kręcą się koła z przodu, jak mam ręczny zaciągnięty, i jak naciskam strzałkę do przodu i do tyłu, to samochodzik lekko do przodu sobie jedzie, prawda? Prędkość maksymalna nie wynosi 257, ale tutaj masz zamontowane części, także chyba tak, będzie większa. Troszeczkę większa jest, zgadza się. Także samochód jest ta wersja, dać po liftingu 2013 roku. Po liftingu to znaczy, co ma innego niż standardowa wersja? No z tego co wiem, to mu, z tego co pamiętam, to mu dodali światła dzienne, LED-owe. Czyli te na dole, które widzicie teraz, jak pokazuję. I to jest właściwie cały lifting. Ta wersja... Czy nie, jeszcze jakieś elementy dodali, ale już nie pamiętam. Nie, ale nie wyrzucali chyba nic z niego, żeby obniżyć wagę, nie? Nie, raczej nie kojarzy mi się. Tutaj w samochodzie widać... Części wizualne pozmieniali, tak mi się zdaje. Mm-hmm. Tutaj w samochodzie w środku widać, że raczej fotele są normalne, z tyłu też jakieś tam kwadratowe. Albo i wypieprzone może są, nie wiem, ciężko stwierdzić. Są przyciemnione szyby, nie wiem czy to wszyscy widzicie. Ma tutaj skrzynia automat, z tego co widać, no ale to może być tylko tak wizualnie zrobione. W każdym razie ja nie czuję, że... Właściwie to jest automat, wszystkie samochody w Wordzie są na automacie, więc... Tak to tutaj wygląda. Obecnie mam mojego Jeepa, Jeepa, mam w klasie B. Jest prawie wymaksowany. I no powiedzieliśmy kilka szczegółów, mieszając je z tymi wordowskimi osiągami, pomieszaliśmy tak z tymi prawdziwymi osiągami, więc coś tam możecie o nim się już tam od nas dowiedzieć. Natomiast czy w grze jest to dobry samochód? To jest podstawowe pytanie dla każdej osoby, która ogląda ten przegląd. I tutaj mamy części Americona, dwie jak widzicie. Tutaj mam puste sloty, mam prawie wymaksowanego tego Jeepa. Skillów nie mam żadnych, chociaż samochód ma bardzo mocne nitro w Wordzie właśnie. I za chwilkę sobie pojedziemy wyścig z Aferą, z jej, znaczy z Olą, przepraszam, z jej Mazdą RX-8. Jest to wersja 0.9 z bardzo dobrym przyspieszeniem. W klasie B chyba jednym z najlepszych. I zobaczcie, co się będzie działo. No, znacznie lepiej. Znacznie lepiej. Zgadza się, Jeep ma słabe przyspieszenie. Ponadto ma również słabszą prędkość maksymalną niż nawet Mazda RX-8, czyli to oznacza, że jest ogólnie słaby, jeśli chodzi o osiągi w Wordzie. Nitro. Zobaczcie sobie, jak działa nitro. Działa całkiem spoko, nie jest to jeszcze kosmos, ale jest ok. W normalnym świecie nie ma czegoś takiego jak moc nitra, ale tutaj po prostu takie zasady obowiązują. Co do prowadzenia, no jest to duży samochód, prawda? I prowadzi się... Dobrze skręca ogólnie, ale jak widzieliście, potrafi się gdzieś tam wybić na jakimś wyboju. Czasami może być trochę podsterowny i wypaść nam z zakrętu, ale ogólnie prowadzi się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Nie tak sztucznie, nie sztywno. Trochę się tam ślizga, ale jest ogólnie w miarę spoko, jeśli chodzi o prowadzenie. I to jest jego największa zaleta, obok nitra oczywiście. Co by tu jeszcze można o nim powiedzieć? No jak widzicie, Mazda mi zniknęła z radaru bardzo, bardzo szybko. Prędkość maksymalna w klasie B to będzie gdzieś koło
tak, 275 chyba 5 albo 6 km na godzinę. Jak widzieliście, brakuje mi dosłownie 3 punktów do wymaksowania, dlatego jeszcze to nie jest do końca to, co bym chciał uzyskać, żeby może wam rzetelniej pokazać tego jeepa, ale myślę, że już tak mniej więcej się orientujemy, jak będzie się zachowywał wymaksowany, bo w sumie nie ma aż takiej dużej różnicy między 3 punktami statystyki ogólnej w klasie B. Więc nitro, no jedynie co nam to zostało, nitro. Pojedziemy sobie jeszcze za chwilę jeden wyścig, gdzie podniosę ten samochód do klasy A. Ola sobie weźmie też jakiś samochód, nie wiem jeszcze jaki, do klasy A. Ciężko zgadnąć. Ciężko zgadnąć. Ciebie nie da się odgadnąć w ten sposób, więc nie będziemy nawet tutaj się domyślać, co to może być. O, jedynie co widzowie mogą się domyślać. Każdy niech sobie tam pomyśli, co może wziąć zaraz Ola i zobaczymy. Czyli tak, przy okazji jak wchodzimy do garażu, jak Ola będzie zmieniać swój samochód, a to może potrwać, to weźmy sobie sprawdźmy części do tuningu wizualnego. I powiem wam, że nie można tutaj zamontować nic. Chyba nawet spoilerów tutaj nie ma. Więc nie jest tutaj pod tym względem fajnie, nie potuningujemy. O! Są spoilery! Kurczę! O Boże! O Boże, dokładnie. Też tak sobie pomyślałem. Są takie spoilery jak do Volkswagena Sroko. Takie gdzieś tutaj na czubku, w ogóle nie wiem po jaką srakę to instalować, za przeproszeniem, Ola. Ale no jest to zupełnie niepotrzebne. Możemy także usunąć spoiler, co sprawia, że mamy naturalny wygląd tego samochodu. Mamy też spoilery za IGC, chociaż ja bym tu, nie wiem jak mam to nazwać w sumie. Więc spoilery tylko mamy. Nie wiem po co to instalować, natomiast jeśli chodzi o tuning wizualny, to tutaj na oklaski zasługuje pakiet obniżający samochodu, który sprawia, zresztą jak w każdych chyba SUV-ach w Wordzie, że koła się rozjeżdżają jak u pani na telefon. Nie, dokończaj. Tak, jak u pani na telefon, dokładnie tak się rozjeżdżają te nogi. Więc mało co mu nerki nie wypadną, ale bez tego obniżenia jest w miarę okej. I myślę, że felgi też są w miarę ładnie i wygląd jest, no właśnie, wygląd jest zaletą tego samochodu, więc jeśli miałbym go do czegoś, jeśli jakąś przydatność miałbym wymyśleć w Wordzie tego samochodu, to wybrałbym właśnie szpanowanie na miejscówce polskiej, jak ja to często robię, nowymi samochodami. Więc tak, zobaczmy sobie jeszcze cenę tego wozu. W klasie A znajduje się, jest jeszcze chyba nawet w nowościach, tak? Jeep Cherokee, jest. 5900 boostów. Nie jest to zawyżona cena, prawda? Jak za tak ładny samochód. Ale osiągi są tu katastrofalne. Dużo lepsza jest o wiele lepsza jest w ogóle M3 Sport Evolution, którą możecie mieć za kasę z gry, niż to, co tutaj mamy. Jeśli chodzi o osiągi. No tak, trzeci raz wchodzę, drugi raz wchodzę do garażu, żeby włożyć te części do tuningu osiągów. Dajmy sobie tutaj te nieszczęsne Amerykony. I tyle. Ola, wybrałaś już samochód dla siebie? Wybrałam. Co tam masz? No, co innego niż pewnie myślisz. Tak, nie wzięłaś pewnie swojego ulubionego Nismo. Ale stwierdziłam, że zbyt co innego. Coś, z czym dawno nie jeździłam. Zobacz, no to jak zaraz, mi wyszło. Zaraz zobaczymy, co tam masz. Już cię zapraszam do wyścigu. I zaczniemy sobie może Iron Horse and Ghost w klasie A. No i Ola wzięła sobie Procara. Startujemy bez nitra i zobaczymy, jak Procar się spisuje tutaj. No Procar na pewno, jak widzicie, przyspieszenie ma dużo lepsze. Na tych Amerykonach Jeep osiąga chyba 293 km na godzinę. Standardowo są one zainstalowane, te części. I no właśnie, nie jest to imponujący wynik. Tak samo przyspieszenie w klasie A również jest słabe. Jak widzicie, Procar mnie zostawił i Procar też ma mocne nitro. Chyba kosztuje trochę więcej jednak. Chociaż nie pamiętam jaka była. Wiesz, jaka była dokładna cena tego Procara? Nie, kupowałam ją na przecenie i kupowałam go na przecenie, ale nie pamiętam, ile on kosztował.
Na przecenie gdzieś chyba około 4000. Nie wiem, jakoś drogi nie był. No ale przyspieszenie ma dużo, dużo lepsze z tego, co tutaj widać wyraźnie bardzo. Natomiast Jeep jeszcze zaletą jego jest to, że naprawdę fajnie brzmi, jak taki, można powiedzieć, typowy muscle car. Chociaż to nie wiem, czy jest muscle car, jak on ma tam pojemność tego silnika? No ponad 6 litrów. Właśnie. To ma V8 w 6 litrach. Jest to trochę, no ale wiecie, to jest samochód, który waży chyba 2 tony i 300 kg, także... Jakoś tak, o ile jest tak. Ta wersja. No właśnie, trzeba, bo tam różne wersje mają różną wagę. No jeżeli pewnie pełen pakiet wykupiony, to raczej najcięższy. Właśnie, klimka i w ogóle. Nie, klimka to już chyba teraz standard, nie? No, w takim samochodzie to na pewno. No. Chyba, że tutaj w tej wersji takiej... No, takiej już pełnej to są miejsca na kubki na kawę, a w tej takiej wersji mini telewizorki, wszystko co się da, tak. A w tej odchudzonej nie ma tego po prostu i są fotele zamiast ze skóry, to są z jakiegoś murzyńskiego tworzywa. Boże, co ty z tymi murzynami masz? Nie wiem, ale ten samochód jest taki gangsterski i taki się jakoś kojarzy. No, zobacz, nawet szyby ma przyciemnione. Nie no, nie mam nic do murzynów, absolutnie, tylko w ostatnim filmiku coś tam powiedziałem o tych murzynach i tak głupio to zabrzmiało, ale no tak się mówi po prostu, no, Jezus. Przesiąknąłeś internetem i tyle. Tak. No, także samochód do szpanowania niestety tylko i wyłącznie. Włącz tutaj nitro na prostej, dobra? Ja? Tu tak, ty. No, także nitro jest też nie najmocniejsze, ale nie jest też słabe, jak widzicie, jest takie... Nie wiem, czy nie wzmocniony mam. Wzmocniony mam. Zaraz chyba. Zobaczymy. Bo to te wersje zbieraczy diamentów mają chyba nitro. Nitro chyba nie mają. Mają. Tylko nagrody. Aha, przedłużone nitro i moc nitro. Moc nitro, no dobra. I odnowienie. No dobra. No to co, pokazałem wam mniej więcej jaki jest ten Cherokee. Pierwszy raz chyba wymówiłem nazwę samochodu prawidłowo. Ola mi oczywiście o tym powiedziała. Ola się bardzo dobrze zna na samochodach, nie to co ja, więc myślę, że będzie tutaj częstym moim gościem na przeglądach. Więc mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, bo i miło wam się oglądało ten film razem z Olą, która wytłumaczyła wam, jak sprawy się mają z Jeepem w rzeczywistym świecie. No cóż, samochód, tak jak mówię, do szpanowania, fajnie wygląda, cena 5900 boostów, jeśli ktoś patrzy na osiągi, to raczej nie polecam, jest to zawyżona cena. No cóż, nitro ma dobre, samochód do szpanowania moim zdaniem tylko i wyłącznie. Dziękuję wam za wyświetlenie, dziękuję, że jesteście ze mną do tej pory. Dziękuję Oli za to, że była tutaj ze mną i powiedziała co nieco o Jeepie. I żegnamy się z wami. Na razie, cześć. Trzymajcie się. Hej.